Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. Tutaj są dwie delegacje, deleguje się pana Michała Franczyka do udziału w wizji lokalnej w celu omówienia możliwości lokalizacji punktu gastronomicznego w Parku Lotniczych Polskich i potem deleguje się Krzysztofa Kwiatkowskiego, Bogdana Krupy i Pawła Majsztowicza do udziału w wizji lokalnej w celu omówienia zadania powierzonego remont ulicy Kłosowskiego. Otwieram, drodzy państwo, dyskusję. Nie widzę zgłoszeń dyskusji, w związku z czym zamykam dyskusję. Proszę? Czyli pan Jerzy Ciepiela zgłasza poprawkę, żeby też go wpisać. Oczywiście dopiszemy, zaraz to poddamy pod głosowanie. Czyli pan Jerzy Ciepiela będzie towarzyszył panu Michałowi Franczykowi w delegacji do punktu gastronomicznego, który ma powstać w Parku Lotników. Czy jakieś jeszcze zgłoszenia są? Nie widzę. Drodzy państwo, poddaję najpierw pod głosowanie poprawkę pana Jerzego Ciepieli. Kto jest za przyjęciem poprawki, czyli dodanie pana Jurka do delegowania do punktu gastronomicznego w Parku Lotników? 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. I teraz, drodzy państwo, poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, bo rozumiem, że trzy razy, Michał, nie głosowałeś.